Żeby zaaplikować do Akademii H2, wystarczy przejść dwuetapową rekrutację. Etap pierwszy to są głównie formalności. Trzeba wysłać swoje CV, list motywacyjny, takie specjalne zaświadczenie, w którym mówimy, czy jesteśmy studentem, czy absolwentem. Tam musimy wpisać naszą średnią ocen i zdobyć podpis uczelni. Najważniejszym elementem tego pierwszego etapu jest mini projekt wodorowy. W tym roku do wyboru są dwa tematy mini projektu wodorowego. Jest to albo produkcja wodoru z jak najmniejszą emisyjnością, albo innowacyjny pomysł na dolinę wodorową. Temat mojego mini projektu wodorowego dotyczył wykorzystania zielonego wodoru w lotnictwie i do napędu miejskich pojazdów powietrznych. Nie ukrywam, że był to jeden z najbardziej futurystycznych projektów. Starałam się go pokazać nie w takiej formie science fiction, ale jako coś, co jest naprawdę możliwe do zrealizowania i wdrożenia na polskim rynku. No i taka rada ode mnie. Możecie się spodziewać jakiegoś pytania po angielsku, także warto jest odświeżyć sobie słownictwo. Mogą pojawić się pytania związane z taką ogólną wiedzą o wodorze, ale tego absolutnie nie trzeba się bać. Ja sama nie jestem po Politechnice, nie miałam styczności z wodorem i dzięki takiemu przygotowaniu samodzielnemu, słuchaniu podcastów albo czytaniu udało mi się przejść też ten etap i nawet dostać staż w biurze, które zajmuje się wodorem, więc zdecydowanie nie jest to rekrutacja tylko skierowana do osób z Politechniki.